Ты один красавец! Czy picie alkoholu na ulicy czy na chodniku to jest dozwolone w polskim prawie? No nie jest dozwolone. A to jak pan to skomentuje? No, proszę pana, jest taka impreza, trochę tolerancji, no takie rzeczy, że to powiem. Ale rozumiem, że pan przyzwala na łamanie prawa polskiego prawa. Proszę pana, z takimi sprawami proszę, żebym się skontaktował z rzecznikiem Komendy Stołecznej. Przekażę wszystkie informacje dotyczące dzisiejszej imprezy i postępowania policji w stosunku do takich sytuacji. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Россия! 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 Но барвы не звичайшоны, бело-червоны, но барвы не звичайшоны. Nie przez piętnik, bo kurwa nie można podzielić. No ale co, no ale za co? Za ruski. Za co, kurwa, pytam, za ruski. Co, że jesteśmy kurwa kibicami? Za to! Za to, że jest kibicem Polski? Za to! Pomyśl, Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! От Катюши передай привет. Тільки з боку фотографуємо і нагріваємо. Позвольмо іти спокійно. Попросив, щоб вони з боку стояли. Просьба до фотографів, до праси. Фотографуємо, кричимо з боку. Не перешкоджаємо в примаршу. We're going 5 minutes later, okay? 5 minutes, you're looking at our last people. 5 minutes and we go. Listen, three minutes, okay. And start and non-stop. Non-stop, yes. Okay. Оставьте парней России, все, живите. А что тебе вообще? Ничего, мы это организовали. А я приехал ради вашей организации. Я рад, только ради вас. Скажи, пожалуйста,
chodzi, Cofamy się! Co się stało? Nie wiem, kurwa, odepnęli mi mikrofon i wiesz. Stój, ty nariera! Stój, pilnuj tam! Przed chwileczką został pobity dziennikarz Gazety Polskiej przez rosyjski kibic. Jak pan to skomentuje? No jeżeli to prawda, no to skandal oczywiście. No prawda, tak. A kto, co to za dziennikarz? Wojciech Mucha. No, współczuję, na pewno solidaryzuję się. Widziałem też dziennikarza Polskiego Radia, który miał krew leciała z ucha, prawdopodobnie dostał petardę. No właśnie chyba ten Wojtek Mucha właśnie miał rozwalone ucho. Ale miał mikrofon z logiem Polskiego Radia. Jak pan skomentuje to, czy było warto wydawać pozwolenie na tego typu marsze w centrum Warszawy? Na razie jest w miarę spokojnie jednak, moim zdaniem, poza nielicznymi incydentami. Boję się, co będzie dalej. Czy wiedział pan, że członkowie ruchu Palikota są zaangażowani w organizację tego marszu? Nic o tym nie wiem. Rzucają kamienia, telki, kamienie. Daj mi z sześciu policjantów! Do tego skrzydła! Z tego skrzydła! Gdzie?